Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie, drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem kustoszem tego łagiewnickiego Seminarium Bożego Miłosierdzia i księdzem prałatem, moderatorem Żywego Różańca w naszej krakowskiej archidiecezji, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia. Jedno słowo klucz, by zrozumieć przesłanie zarówno pierwszego czytania z Księgi Koheleta, jak i tego fragmentu z Ewangelii świętego Łukasza, któreśmy przed chwilą słyszeli. Tym słowem jest przemijanie. Kohelet zwraca uwagę na przemijanie ludzkiego życia, na nieuchronność tego przemijania, stawiając w opozycji krótki jak zorza wiek młodzieńczy i zbliżającą się starość i śmierć. I nawiązanie do słynnych słów z Księgi Rodzaju: prochem jesteś i w proch się obrócisz. Kohelet pisze: i wróci proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. I komentarz, bolesny komentarz Koheleta do tej nieuchronności ludzkiego przemijania. Marność nad marnościami. Wszystko marność. Natomiast święty Łukasz w swojej Ewangelii, przed chwilą czytanej, mówi o przemijaniu ludzkich nastrojów, od uwielbienia, zachwytu, po odrzucenie. Gdy tak wszyscy byli pełni podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, pisze ewangelista, Jezus powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Będzie wydany, bo odstąpią od Niego także ci, którzy wiwatowali na Jego cześć i byli pełni podziwu dla Jego nadzwyczajnych czynów. Te słowa Chrystusa, tak pełne realizmu, bolesnego realizmu, zapewne odnosiły się do tego, co spotkało Chrystusa w synagodze w Kafarnaum. Po cudownym rozmnożeniu chleba Żydzi pragnęli go najpierw, Chrystusa, uczynić swym królem, a potem go szukali, gdy się ukrył. A gdy znaleźli, znowu pełen realizmu, Jezus kieruje do nich następujące słowa: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Zaspokoiliście tylko pragnienie waszego ciała. Nie chcieliście zrozumieć, że za tym rozmnożeniem chleba kryją się znaki wskazujące na mnie jako Syna Bożego. Znaki mówiące, że oto nadeszło Królestwo Boże, że zaczął się prawdziwie czas zbawienia. Nie, tego nie chcecie widzieć. Jesteście zadowoleni tylko dlatego, żeście zjedli, najedli się chlebem do sytości. A potem zaczął im mówić o Eucharystii, której to Eucharystii cud rozmnożenia chleba był zapowiedzią. I ci, którzy go szukali, byli
jeszcze przed chwilą pełni szczęścia, że go znaleźli, zaczęli mówić, trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? I odtąd, jak pisze święty Jan, wielu uczniów wycofało się i już z nim nie chodziło. A potem te dramatyczne słowa Chrystusa do apostołów. Czy wy także chcecie mnie opuścić? I odpowiedź Szymona Piotra, pełna wiary i żaru miłości. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. I zapewne święty Piotr mówił to z głębokim przekonaniem. Ale przecież wiemy, zaparł się Chrystusa i to trzykrotnie w chwili próby. Judasz zdradził. Inni apostołowie rozpierzchli się w chwili aresztowania Pana Jezusa w Getsemani. Jedynie święty Jan szedł wiernie razem z Matką Najświętszą za Chrystusem aż po Golgotę, aż po trwanie pod krzyżem. Drodzy siostry i bracia, rozważamy to przemijanie zasadnicze, egzystencjalne naszego życia, o którym pisze Kohelet. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele jest w naszym życiu tych odejść, tych zdrad, tego lekceważenia nawet ze strony osób nam do niedawna bardzo bliskich. I rodzi się bardzo często w człowieku poczucie zniechęcenia, wręcz depresji, zamknięcia się w sobie, jakiejś przedziwnej rezygnacji. Jest także u wielu osób, też to wiemy, ucieczka od życia i od prawdy o przemijaniu. Ucieczka poprzez alkohol, narkotyki, seks. Co więcej, u bardzo wielu ludzi pojawia się zwątpienie w ogóle w sens ludzkiego życia, własnego, ale także drugiego. I stąd to przerażające w wielu społeczeństwach i społecznościach ludzkich, także dostrzegalne coraz bardziej u nas od jakiegoś czasu, przyzwolenie na aborcję, na eutanazję, bo po co żyć samemu? Po co, żeby mieli inni żyć i też cierpieć i narażać się na przemijanie i zwątpienie i odrzucenie, nawet niekiedy przez najbliższych? Czy warto żyć? I wracają słowa jednego z ateistycznych proroków połowy ubiegłego wieku, który mówił, absurdem jest to, żeśmy się narodzili i absurdem, że pomrzemy. Wszystko jest absurdem. Takie są prawdy głoszone przez współczesny świat. Świat, który nie potrafi zrozumieć, że częścią naszego życia, integralną częścią naszego życia jest przemijanie. I że musimy odczytać najbardziej głęboką prawdę tego wszystkiego, co w przemijaniu się mieści
i czego to przemijanie jest zapowiedzią, do czego ono prowadzi. I odpowiedzią jest to, co nie zmordowanie od początku swojego pontyfikatu przez całe niemal 27 lat, aż do ostatnich godzin swego życia, głosił święty Jan Paweł II Wielki. Chrystus. Chrystus, który jedynie wie, co kryje się w sercu każdego człowieka. Chrystus, bez którego człowiek nie jest w stanie siebie zrozumieć. Chrystus. I gdybyśmy szukali odpowiedzi w Piśmie Świętym, dlaczego tak jest i dlaczego w Chrystusie można odnaleźć sens wszystkiego, co związane jest z naszym życiem, to trzeba by znaleźć ten szczególny fragment listu świętego Pawła Apostoła do Galatów, gdzie nauczyciel narodów pisze o sobie: teraz już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. A więc akcent położony nie na to, co ja przeżywam w swoim przemijaniu czysto doczesnym. Nieistotne jest także to, czego doświadczam, patrząc na to, jak inni ludzie potrafią ode mnie odejść i mnie zdradzić. Święty Paweł wielokrotnie na sobie doświadczał, co to znaczy przemijanie tego życia i wszystkie trudy z tym życiem związane. Prześladowania, cierpienia, odrzucenia, biczowania, wyrzucania z miast, katastrofy morskie, wszystko to znał. Wszystko to przeżył. I także to, że nawet najbliżsi jego towarzysze ewangelicznego nauczania potrafili od niego odejść. I właśnie wtedy, kiedy doświadczał tego wszystkiego, naraz odkrył, jest w nim jakiś szczególny fundament trwałości, niezmienności. Fundament, który każe mu każdego dnia na nowo iść na świat, tam gdzie go prowadzi Duch Święty, iść ku światu, dokąd prowadzą drogi jego apostolskiego posługiwania i głosić Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Tego Chrystusa, który dla Żydów jest zgorszeniem, dla pogan głupstwem, bezsensem. Ale Chrystus dla tych, którzy w Niego uwierzyli. Ten Chrystus jest, i to święty Paweł doświadczył osobiście, mocą i mądrością Bożą. Mocą, która sprawia, że żadne trudności zewnętrzne i wewnętrzne nie potrafią takiego człowieka wiary głębokiej złamać. I mądrością, która wznosi się nad wszystkie ludzkie pseudomądrości, każące człowiekowi wątpić w samo życie, w jego sens, w jego wartość, we własne życie i życie drugiego człowieka.
Moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego. W tego Bożego Syna Jezusa Chrystusa, wobec którego święty Paweł doskonale wiedział, musi okazywać ogromną wdzięczność, bo także za niego, Pawła, umarł, wydał siebie samego, a wszystko dlatego, że go przede wszystkim umiłował. Drodzy siostry i bracia, możemy się pytać, w jaki sposób dojść do tej wewnętrznej przemiany, by móc powiedzieć także o sobie. Żyję ja, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Bo mój sposób myślenia, postępowania, wartościowania tego świata nie jest mój. Nie jest mądrością czysto ludzką. Jest mądrością Chrystusową, zawartą w Ewangelii. Jak do tego dojść? Jak to osiągnąć? By móc powiedzieć z taką pewnością, żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. I odpowiedzią na to, jak do tego dojść, jest, drodzy siostry i bracia, różaniec. Jest to codzienne branie do rąk tego niezwykłego narzędzia ewangelizacji. Rozważanie razem z Matką Najświętszą życia Pana Jezusa. Od momentu Jego poczęcia w jej łonie, przez wszystkie te tajemnice Jego dzieciństwa, zawarte w tajemnicach radosnych, przez to, jak głosił Ewangelię i nadejście Królestwa Bożego w tajemnicach światła, przez rozważanie tego, jak wydał się za nas w tajemnicach bolesnych i przez to, że właśnie różaniec ukazuje nam to, do czego ostatecznie zmierza ludzkie życie. Zmartwychwstanie, otwarcie nieba, działanie mocą Ducha Świętego. To wszystko, co stało się także udziałem Najświętszej Marii Panny, tej, która wiernie zachowywała w swoim sercu słowa Jezusa i je rozważała. Różaniec, drodzy siostry i bracia, pozwala nam właśnie na to, by w naszym sercu trwały słowa Pana Jezusa. Byśmy nieustannie, rozważając Matką Najświętszą Chrystusowe tajemnice, odkrywali mądrość naszego Zbawiciela, Bożą, boską mądrość. I byśmy tą mądrością przeniknięci czuli w sobie moc. Moc, która potrafi oprzeć się nie tylko tym najróżniejszym trudnościom, jakie płyną do nas ze świata, ale także temu, co nieraz boleśnie odczuwamy jako przemijanie, odchodzenie. Nie bez powodu święty Jan Paweł II Wielki mówił o różańcu, że jest modlitwą, którą bardzo ukochał. Ale też nie bez powodu. Niewiele przed swoją śmiercią, zaledwie 2 lata w tryptyku rzymskim, w tej pierwszej części poświęconej strumieniowi, powtarzał słowa: przemijanie ma sens. Ma sens. Ma sens.
bo przemijamy, idąc stąd, stąd z tego świata, idąc za Chrystusem, który jest drogą, prawdą i życiem, idąc za Nim wraz z Jego Matką, do szczęśliwości wiecznej. I to jest naszą siłą. To jest fundamentem naszej nadziei. To sprawia, że potrafimy z taką wdzięcznością wobec Boga myśleć o swoim życiu, ale także o godności i ogromnej wartości życia drugiego człowieka, za które to życie jesteśmy także odpowiedzialni. Od chwili jego poczęcia aż do momentu naturalnej śmierci. Los drugiego człowieka nie może być nam nigdy obojętny, bo nie był obojętny i nie jest obojętny ani dla Chrystusa, ani dla Jego przeczystej, tak bardzo ukochanej przez Niego Matki. Przemijanie ma sens. Życie ma sens. I to, co czynimy razem z Chrystusem i rozważamy z Jego Matką, ma sens. To odpowiedź na Koheleta, dla którego wszystko było marnością. To odpowiedź na tych wszystkich Koheletów starożytności i współczesności. Przemijanie ma sens. I im bardziej będziemy rozważali tajemnicę życia Chrystusa, im bardziej będziemy otwierali się na Jego Ewangelię, tym więcej w nas będzie Chrystusowej mocy i mądrości. Drodzy siostry, bracia, ten rok jest szczególny pod wieloma względami. Rok temu prosiłem wiernych archidiecezji krakowskiej, a szczególnie was, o codzienną modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu, chociaż półgodzinną, połączoną także chociażby z jedną dziesiątką różańca, jako wyraz naszej wdzięczności za ten niezwykły dar, jaki dla Polski i dla świata Bóg dał w postaci osoby świętego Jana Pawła II Wielkiego. A jednocześnie miała być to modlitwa w intencji Ojczyzny. Któż z nas rok temu mógł przypuszczać, że przyjdzie pandemia, że będą zamykane przynajmniej częściowo kościoły, że ludzie będą przez wiele tygodni zamknięci w swoich domach, że dla wielu będzie to trudny czas doświadczania przemijania i zwątpienia w życie. Któż z nas mógł przypuszczać, że będzie tak wielkie zmaganie o to, jak będzie wyglądała nasza ojczyzna, gdy chodzi o to, jakie wartości będą jej przyświecały poprzez to, jakim wartościom będą służyli ci, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za życie polityczne w naszym kraju? Któż z nas mógł przypuszczać, że za niecały miesiąc, 22 października, w dzień, w którym będziemy wspominali
uroczystą inauguracją pontyfikatu Jana Pawła II. Dzień jego wspomnienia liturgicznego. Trybunał Konstytucyjny w naszym kraju będzie orzekał w sprawie aborcji eugenicznej. Któż z nas spodziewał się, że pandemia wywoła w wielu społecznościach i wspólnotach Kościoła tak daleko idące negatywne skutki, że ksiądz kardynał Hollerich, arcybiskup Luksemburga, kraju do niedawna bardzo głęboko katolickiego, stwierdził, że pandemia przyspieszyła laicyzację Europy o 10 lat. Ile przed nami wyzwań, by wracać do Kościoła, zwłaszcza na niedzielną Eucharystię. Ile koniecznej modlitwy za dzieci i młodzież, by gromadzili się w kościołach, a także by z radością przyjmowali to, co o Bogu, o człowieku, o Chrystusie mogą dowiedzieć się na lekcjach religii. Tyle spraw, tyle niebezpieczeństw także, chociażby związanych z ideologiami gender i LGBT, uderzających w samą istotę tego człowieczeństwa, do którego nas powołał Bóg. Tego człowieczeństwa, które tak wynosił i wysławiał w czasie swojego pontyfikatu święty Jan Paweł II Wielki. Mówię to do was, moi drodzy, bo chyba sami czujecie. Za tymi moimi słowami kryje się jedno wielkie wołanie, błagalne, proszące. Módlcie się na różańcu, w swoich wspólnotach domowych, parafialnych, środowiskowych. Stawajcie się na wzór świętego Pawła ludźmi głębokiej, żarliwej wiary w Syna Bożego, który nas umiłował i samego siebie wydał za nas. Módlcie się razem z Matką Najświętszą właśnie po to, aby obecne życie nasze było życiem w Jezusie Chrystusie. Bo tylko takie życie daje nam sens. Bo tylko takie życie daje nam moc nadziei. Bo tylko dzięki takiemu życiu nasz kraj, nasza ojczyzna i to wszystko, co się w niej dzieje i ma dziać, będzie przeniknięte duchem autentycznego humanizmu. Tego humanizmu, który jest nie do zrozumienia i nie do przyjęcia bez Jezusa Chrystusa. Więc, drodzy moi, bierzcie do ręki różaniec jak najczęściej i wraz z Matką Najświętszą rozważajcie, jak się począł, jak się narodził, jak żył, jak nauczał, jak cierpiał, jak umarł, jak zmartwychwstał i jak kiedyś przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Amen.